Witajcie, witajcie moi kochani. Napiszcie mi na czacie, czy mnie widać, czy mnie słychać. Jest ok, świetnie. Oczywiście fajnie by było, jeżeli by się wszystkie osoby zalogowały imieniem, nazwiskiem, ponieważ takie są zasady moich webinarów. Lubię współpracować przede wszystkim z prawdziwymi osobami. Nie jeżeli się ktoś maskuje, ponieważ nie na tym rzecz polega, żeby się tutaj ukrywać. Jeżeli boisz się odkryć swojego imienia, nazwiska, to znaczy, że będziesz się bał robić jakikolwiek biznes. Dlatego podejrzewam, że ten biznes ci nie wychodzi w internecie z tego powodu, że właśnie się maskujesz. Ludzie nie dołączają do robotów. Ludzie nie dołączają do firmy, z którą ty współpracujesz, tylko dołączają do ciebie. Przede wszystkim chcą właśnie współpracować z tobą, a nie z jakimś robotem. Więc poczekam, bo widzę, że osoby się wylogowały. Więc albo wrócą, albo po prostu ich tu nie będzie. Także dwie minutki, może maksymalnie do dwóch minutek poczekam. Tak jak powiedziałem, no jeżeli będziesz się ukrywał, czy jeżeli chcesz robić ten biznes przede wszystkim przy użyciu internetu, nie możesz się ukrywać, bo no przede wszystkim ludzie lubią współpracować z żywymi osobami. Więc podstawowa rzecz, świetnie Patryk, o widzę, że nawet napisał Patryk, nie ukrywa się. Akurat Patryku widziałem, że już przedtem byłeś, nie no, w tym momencie mi Skype nie jest potrzebny, jeżeli będziesz chciał. Nie tędy droga Patryku, tak jak mówię, bardzo dobrze, no świetnie. Dlatego zresztą piszę na slajdzie, że jednak logujemy się. Patryku, jeżeli chcesz bardzo szybko, to tak jak mówię, pewnie biznes internetowy nie jest dla ciebie, jeżeli chcesz do rzeczy. Właśnie mówię cały czas do rzeczy, aby nikt nie popełniał błędów, więc według mnie mówię o istotnych rzeczach. Kilka osób do mnie napisało w ostatnich dniach, że chciałyby dołączyć do mnie, ale żebym mi zagwarantował na 100%, przykładowo, że... Okej, mów co trzeba, słucham. Tak, będę mówił po kolei to co trzeba, więc słuchaj uważnie, nie skupiaj się na pisaniu na czacie, tylko skup się na tym, co mówię do was, do ciebie również. Jeżeli tu przyszedłeś po to, żeby uzyskać jakąś wiedzę, słuchaj, a później będziemy mieli chwilę na to, aby zadawać pytania i ewentualnie na nie odpowiem. Wiele osób chce od swojego po prostu, nie wiem, lidera, czy to jak inaczej nazwać, osoby, która zaprasza ją do biznesu, czy osoby, do której ta osoba dołącza do biznesu. Wymagają osoby tego, aby zagwarantować im, że na 100% osiągną sukces. Jeżeli będziesz wykonywał, czy wykonywała kroki, które trzeba wykonywać, które tobie, przykładowo, jeżeli współpracujesz ze mną, czy z jakąś inną osobą, jeżeli będziesz wykonywał lub wykonywała kroki, które trzeba wykonać, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu, to gwarantuję tobie, że w tym momencie mogę zagwarantować, że osiągniesz sukces. Jeżeli przykładowo ja powiem, że trzeba nagrywać wideo, ponieważ wideo naprawdę przyciąga ludzi i przede wszystkim ludzie ci poznają na wideo, czy mają z kimś współpracować, czy nie. Więc tutaj jest naprawdę, tu jest istotna sprawa, czy właśnie będą osoby chciały z tobą współpracować, czy ty osiągniesz sukces, czy też nie. Więc lecimy do przodu. Jeszcze raz przedstawię się, ja nazywam się Jacek Stanek, poprowadzę dla was dzisiejszą prezentację. Dzisiejszy temat: budowanie wizerunku, część druga, oraz kierowanie ruchu na swojego bloga. Ponieważ budując swojego bloga, budujesz darmową listę swoich subskrybentów, czyli swoich potencjalnych klientów, swoich potencjalnych partnerów. Są rozwiązania również płatne, ale wiele osób, które zaczynają działanie w marketingu sieciowym, czy tam w jakimś MLM-ie, no nieważne, jakikolwiek biznes robiony przy użyciu internetu, nie chce na początku wydawać dużych pieniędzy, tylko każdy chce po prostu już jakieś pieniądze po krótkim czasie zarabiać. Jeżeli pojawiają się większe dochody, można wtedy więcej zainwestować w swój biznes. Aczkolwiek pamiętajcie jedną rzecz, pamiętaj ty, że jeżeli zaczynasz zarabiać jakiekolwiek pieniądze, nie możesz wszystkiego przejeść, przechuśtać. Zawsze musisz w swój biznes minimum 20% cały czas, to jest minimum, ja mówię minimum zarobionych pieniędzy 20%, musisz inwestować cały czas,
cały czas w ten biznes, aby on się rozwijał, aby ten biznes szedł do przodu, więc tu jest taka naprawdę bardzo ważna, cenna wskazówka. Można zacząć na darmowym ruchu, później warto zainwestować po prostu w płatny ruch, który generuje się dużo szybciej, z dużo większym rozmachem, ale tak jak mówię, ja na początek daję, bo tu pokazuję, jak od początku wystartować. Więc na razie to są wszystko, można powiedzieć, darmowe wskazówki, które każdy może zrobić za darmo, przy minimalnej inwestycji w jakikolwiek biznes. A więc nagrywaj wideo, to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Jeżeli będziesz nagrywał wideo, podejmiesz wyzwanie nagrywania wideo, przede wszystkim wartościowe wideo, ma niesamowitą moc. Wstaw go na YouTubie, napisz artykuł na blogu, dodając właśnie to nagranie wideo. Wtedy w tym momencie artykuł nie musi być długi. Aczkolwiek jeżeli artykuł jest napisany, czym jest dłuższy artykuł? Znaczy może nie tasiemiec, żeby trzeba było go czytać pół godziny, ale artykuł, który ma minimum 1000 znaków, żeby można było w nim powtórzyć naprawdę minimum 7 razy, 7-8 razy słowo kluczowe, aby dobrze się po prostu pod SEO pisać przede wszystkim, pod SEO pisać te wpisy na blogu, aby dobrze wypozycjonować darmowym sposobem bloga w Google. Jeżeli będziemy się stosować do tego, twój blog naprawdę szybko pojawi się w Google, będzie na czołowych stronach Google'a, oczywiście na odpowiednie frazy, dlatego wtedy trzeba sprawdzać słowa, na które po prostu pozycjonujemy. Zanim zaczniesz pisać artykuł, sprawdź, jakie słowa kluczowe są często wyszukiwane, jaka jest konkurencja dla danego słowa. Także to jest bardzo ważne, ale to będzie w innym webinarze ujęte. Promuj swój wpis na blogu, na Facebooku. Warto jest przede wszystkim odwiedzać tematyczne fora dyskusyjne, komentując oczywiście inne blogi, tylko nie to, że wejdziesz dzisiaj na jakieś forum dyskusyjne i od razu wrzucisz do swojego komentarza jakiegoś link do bloga. Przepraszam, nie to, że wrzucisz od razu link do bloga, ponieważ albo administrator cię zbanuje, albo usunie ten link, już będziesz po prostu podpadniesz. Czyli nie spamuj. Jeżeli udzielasz się na forach dyskusyjnych, jeżeli komentujesz, wartościowe komentarze dajesz na różnych forach, czy to nawet na Facebooku, ponieważ Facebook ma fajną, niesamowitą moc. Oczywiście, tak jak mówię, trzeba się na nim udzielać. W tym momencie kolejny webinar będzie akurat może o prowadzeniu odpowiedniego profilu na Facebooku. To będzie kolejny, podejrzewam, webinar. Tak jak mówię, nie są to webinary, które mam przygotowane naprzód, tylko przygotowuję je naprawdę od webinaru do webinaru. Też mi osoby podsuwają pomysły, z czym mają największe problemy. W tym momencie właśnie robię dla Was takie właśnie webinary, aby jak najwięcej wskazówek dać dla osób, które przychodzą, odwiedzają moje webinary i chcą się tutaj uczyć razem ze mną, aby szybko po prostu osiągnąć sukces w internecie. Przede wszystkim warto się uczyć od osób, które osiągną. Witaj Aureliuszu, witaj. Dziękuję, że przyszedłeś na webinar. Jak widać, ja widzę akurat, które osoby są etatowo na różnych, czy to moich szkoleniach darmowych, czy to szkoleniach płatnych. Osoby, które się chcą uczyć, są na tych szkoleniach. Osoby, które naprawdę chcą za darmo pozyskać wiedzę, przychodzą, ewentualnie później proszą o dostęp do nagrania. Tak jak mówię, pierwsze dwa webinary lub jeszcze trzeci będą w panelu bezpłatnym. Będą dostępne jako bezpłatne webinary. Później będzie naprawdę wiedza już dużo bardziej wartościowa. Dla osób, które przyjdą na webinar, te webinary będą dostępne za darmo. Dla osób, które nie będą na webinarze, który prowadzę na żywo, będą oczywiście odpłatne. Ale tak jak mówię, tam już będzie naprawdę wiedza po prostu, którą naprawdę wszyscy dają na profilach płatnych. Ja to będę robił za darmo, ponieważ chcę, aby jak najwięcej osób, chcę jak największej liczbie osób pomóc właśnie osiągnąć duży sukces za pomocą internetu. Tomaszu, bardzo bym prosił, abyś się zalogował. Jeżeli mnie słyszysz, zaloguj się imieniem i nazwiskiem, ponieważ takie są zasady tego webinaru.
Więc bardzo proszę zalogować się imieniem, nazwiskiem. No chyba, że nie chcesz być z nami na webinarze, to opuść ten pokój. Co jeszcze tutaj? Przede wszystkim, jeżeli blogujesz, nie łącz się z firmą swoją, nie łącz się, nie, twój blog nie ma być o firmie, z którą współpracujesz. Przykładowo dzisiaj współpracujesz z jedną firmą, na przykład za pół roku może ci coś nie spasować w tej firmie lub dołączysz do innego projektu i w tym momencie zaczyna się ten twój blog, zaczyna się gryźć z tym, co ty faktycznie robisz. Dlatego bloga prowadź naprawdę o neutralnym temacie. Czy to będzie blog o marketingu sieciowym, czy to będzie blog o jakimkolwiek e-biznesie. Może to być blog, tak jak powiedziałem na pierwszym szkoleniu, blog może być o tematyce, przykładowo, nie wiem, no tak jak dałem tutaj przykład o ogrodnictwie, czy może być to o hodowli borówek amerykańskich. Tak jak akurat mój przyjaciel prowadzi takiego bloga. Dlatego mówię, no tutaj musisz temat bloga sobie ty ustalić, ale tak jak powiedziałem, nie firmuj się swoją firmą, po prostu z którą współpracujesz. Nie pisz po prostu stricte o tej firmie, z którą współpracujesz, ponieważ no ludzie w tym momencie nie chcą po prostu czytać postów o twojej firmie. Przede wszystkim pokaż się na tym blogu, że blog jest twój. Zaglądam często na różne blogi i mówię do osób, ten blog jest twój i musisz na nim być ty. Osoby dalej nie zwracają na to uwagi. Nie ma tam ani jednego zdjęcia tej osoby. Nie ma ani jednego wideo tej osoby. No jeżeli ktoś przyjdzie na takiego bloga, gwarantuję tobie, że ten ktoś pojawi się tylko raz, ponieważ to jest blog widmo, nie wie z kim może współpracować, więc szkoda twojego wysiłku, ponieważ tracisz klientów, tracisz partnerów, tworząc bloga, na którym ciebie nie ma. Musisz na tym blogu być ty. Nie ma czegoś takiego, że ten blog będzie, to nie jest gazeta jakaś, po prostu, że ktoś przychodzi przeczytać gazetę o aktualnościach, tylko to jest twój blog, gdzie masz zatrzymać swojego partnera, swojego klienta, a później, aby ten partner z tobą mógł współpracować, czy zostanie twoim klientem. Otóż po to robimy jakikolwiek marketing przy użyciu internetu. A więc lecimy do przodu. Jak prawidłowo przede wszystkim wstawić wideo na YouTubie, aby było dobrze widoczne w Google, abyś przy okazji właśnie YouTube'a mógł pozycjonować również swojego bloga. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli źle wstawiamy film na YouTube'a, w tym momencie ten film po prostu dociera do małej ilości osób. Jeżeli zostaną osoby przekierowane jedynie czy tam z Facebooka, czy z twojego bloga na tego YouTube'a, to w tym momencie tylko i wyłącznie stamtąd generujesz ruch, czyli po prostu YouTube nie generuje ci ruchu na bloga. Przede wszystkim, co jest najważniejsze, jeżeli nagrasz wideo, daj dla tego wideo po prostu tytuł, przede wszystkim również ze słowami kluczowymi, ponieważ tytuł musi być ze słowami kluczowymi, na które również będziesz pozycjonował nagranie na YouTubie, bo to jest bardzo ważne. I teraz jeżeli dasz już odpowiedni tytuł ze słowami kluczowymi, dajesz na YouTubie, na swoim kanale, klikasz tutaj prześlij, jak masz strzałkami jest pokazane czerwonymi, dajesz prześlij ten film i co jeszcze w tym momencie musisz zrobić? Zanim prześlesz film, zaznacz, masz tutaj, wybierz pliki do przesłania. Zanim prześlesz, standardowo jest zawsze ustawiony jako publiczny. Przestaw to na niepubliczny. To jest bardzo ważna rzecz, aby po prostu spowodować, że twoje nagranie, twoje wideo będzie się dobrze pozycjonowało. Dlaczego? Zaraz o tym ci powiem. Zaznacz tutaj jako niepubliczny i kolejnym krokiem przesyłasz wideo, więc wystarczy, że masz to w jakimś folderze metodą złap i upuść, czyli przeciągasz to wideo ze swojego folderu do folderu na YouTubie, czyli na stronę YouTube'a. I jak widzisz, masz zaznaczony tutaj niepubliczny, oznaczony numerem 1, jest, że jest niepubliczny. W kolejnym kroku, co musimy zrobić? Przede wszystkim w jedynkę, jak widzisz, jest, ja może sobie włączę pisak jakiś, żeby może pokazywać jeszcze. O, pisaczek mamy i damy sobie jakiś kolorek.
Niech to będzie zielony. Ok. Tutaj, gdzie teraz maluję tobie zielonym kolorem, akurat zagrywamy na drugi monitor, czy wszystko jest ok? Jest ok. Przede wszystkim tytuł. Akurat to jest film, który nagrałem w piątek ubiegły po moim webinarze. Nagrałem również wideo, które wrzuciłem właśnie na YouTube'a. Tytuł był taki dosyć kontrowersyjny. MLM to ściema. Oczywiście, dlaczego taki tytuł? Ponieważ kontrowersyjne tematy przyciągają lepiej klienta. W tym momencie ściągasz ruch na swojego YouTube'a, ściągasz ruch na swojego bloga, co po tym idzie, ściągasz zapisy na swoją listę, czyli darmowy ruch generujesz. I zaraz tobie wszystko pokażę, jak to zrobione jest. Więc przede wszystkim tytuł. Więc tutaj pozycjonowałem. Oczywiście, Patryku, mogę Cię nauczyć robić bloga. Zawsze możesz się zapisać na mój poradnik odnośnie zakładania bloga. Już dam linka. O, tu jest mój darmowy poradnik, na który możesz się po tym szkoleniu zapisać. Nigdy nie robiłeś wideo. Zachęcam, naprawdę zachęcam. Jeżeli chcesz działać, jeżeli chcesz naprawdę szybko w jakimkolwiek biznesie internetowym wystrzelić do góry, zachęcam do kręcenia wideo. Ja już robiłem w tamtym roku, robiłem coś takiego jak 90-dniowe wyzwanie. Przez 90 dni, dzień w dzień. Nie ma, że dzisiaj mi nie pasuje, dzisiaj mi się nie chce. Nagraj przez 90 dni wideo, zobaczysz, jak twój biznes, jakikolwiek biznes pójdzie do góry, naprawdę robiąc wyzwanie 90-dniowe. Dlatego zachęcam, polecam, róbcie wideo, naprawdę takie wyzwanie 90-dniowe. Ja teraz właśnie też chyba zacznę chyba właśnie kolejne wyzwanie, właśnie 90-dniowe. Chłopaki u mnie w teamie, dziewczyny również też zaczęli już od pewnego momentu kolejne wyzwania, właśnie 90-dniowe. Również chyba z nadejściem wiosny też zacznę takie wyzwanie, ponieważ naprawdę daje to mega efekty. Ale odbiegamy od tematu. Tak jak mówię, jeżeli ktoś chce, aby mu pomóc założyć bloga, pomóc zacząć współpracować, zapraszam do mnie. Kontakt znajdziecie na moim blogu stanekjacek.pl. Ale lecimy z tematem dalej, ponieważ żeby nie przeciągać, tak żeby się w gonitwie wyrobić, ponieważ o 20 mam inny webinar, więc muszę tam zdążyć. Czy trzeba jakąś kamerę do tego? Aureliuszu, jeżeli masz tylko telefon nawet, który możesz nagrać w miarę jakieś tam dobre wideo. Spokojnie możesz to zrobić telefonem, czy tam aparatem fotograficznym, jeżeli masz aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, aparat cyfrowy, bez problemu możesz to zrobić, nie musisz inwestować w jakieś sprzęty. Ja nagrywam swoje wideo, no akurat takim smartfonem Sony Z3, ale tak jak mówię, nie musi być to aż takiej wysokiej klasy aparat, spokojnie można zrobić to innym urządzeniem. Aureliuszu, warto zainwestować. Jeżeli masz, nie wiem, korzystasz z komputera czy z laptopa, w laptopie zawsze masz jakąś kamerę. Na początek, tak jak mówię, przede wszystkim, żeby był dźwięk dobry, to jest najważniejsze. Jest ważniejszy dźwięk od wizji. Gwarantuję tobie, że jeżeli będzie w miarę dobry dźwięk, choćby nawet obraz był gorszej jakości, w tym momencie naprawdę twoje wideo może mieć powodzenie. Ważne jest, jaką wartość przekażesz w tym wideo. To jest najważniejsze. Ale lecimy do przodu, bo tak jak mówię, o takich tematach możemy porozmawiać już na privie. Wtedy mogę każdemu doradzić. Oczywiście naprawdę takie rzetelne porady, jeżeli chodzi już o takie cenne wskazówki, udzielam osobom, z którymi bezpośrednio współpracuję, więc w tym momencie naprawdę te osoby dostają ode mnie mega wsparcie. Prowadzę każdą osobę, można powiedzieć, za rękę przez ten najtrudniejszy okres. W opisie. Bo już, jak widzisz, temat mamy, czyli tytuł nagrania. Witaj Bogdanie, świetnie, świetnie, że się pojawiłeś. Także mamy również tutaj Bogdana z Anglii. Bogdan jest z Anglii, także witaj, witaj. Mamy międzynarodowo w tym momencie. I co ciekawego,
W opisie pierwsze zaczynasz od wpisania swojego adresu do bloga, zaczynającego się oczywiście na http dwukropek, dwa ukośniki w prawo i tu jest akurat w moim przypadku jest stanekjacek.pl. Dajesz spację, myślnik i dajesz po tym myślniku dajesz tytuł filmu. To jest podstawa, pierwszy dajesz tytuł filmu. Później piszesz krótki opis do filmu. Dlaczego? Ponieważ roboty Google'a nie słuchają, nie potrafią wysłuchać twojego filmu, nie wiedzą, co jest tam dokładnie nagrane, więc musisz zrobić opis. Możesz opis zrobić, można powiedzieć, dokładnie taki, jak będziesz robił na swoim blogu, więc tutaj możesz już część wpisu na bloga możesz właśnie wpisać właśnie w tym polu, jako w opisie filmu, ponieważ Google już widzi. Jak widzisz, tutaj zastosowałem kilka razy słowo MLM, bo ponieważ pozycjonowałem to pod MLM, więc tu było raz MLM, tu było kolejny raz MLM, tu jest kolejny raz MLM, tu mamy kolejny raz MLM, MLM i chyba więcej nie mamy. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy słowo MLM, oczywiście wyróżnione dużymi drukowanymi literami. Dlaczego? Aby się wyróżniało spośród tekstu, ponieważ roboty Google'a dużo lepiej to zauważają. To jest bardzo ważna rzecz. Kolejną rzeczą, którą robisz, tagujesz właśnie to nagranie. Wiele osób tego naprawdę nie robi i w tym momencie nie mamy ruchu z Google'a na swój kanał YouTube. A jeden film dobrze wypozycjonowany naprawdę może zrobić bardzo dużą robotę, ponieważ osoby w tym momencie zaczynają oglądać na twoim kanale inne filmy. Jeżeli komuś spasuje twoja osoba, spasuje wartość, którą dajesz w nagraniach, te osoby, można powiedzieć, możesz mieć w swoim biznesie. Te osoby często, gęsto same się do ciebie zgłaszają i chcą z tobą właśnie współpracować. Dlatego jest to takie ważne. Jak widzisz, tutaj zastosowałem, jeżeli chodzi o tagi. W tagach wpisałem jako jeden z tagów, to jest tytuł naszego nagrania, czyli MLM to ściema. Kolejny tag, samo MLM. Kolejny tag, marketing sieciowy. Marketing wielopoziomowy, marketing i multilevel marketing. Dlaczego? Ponieważ pod takie hasła, pod osoby, które szukają w Google właśnie takich słowach kluczowych, możemy wtedy, właśnie te osoby mogą się znaleźć nasze wideo i dlatego jest to takie ważne. Kolejna rzecz, przełączamy wtedy właśnie, dopiero w tym momencie, jak mamy to wszystko tutaj zrobione, przełączamy właśnie w tym momencie na publiczny i warto jest tutaj w tym okienku, jako punkt czwarty, możesz wrzucić tutaj znowu tytuł swojego nagrania, możesz również wrzucić link do swojego bloga. W tym momencie to już wyskoczy w komentarzach, jako jeden z komentarzy i w tym momencie, tak jak widzisz, przełączamy na profil publiczny, dopiero dajemy, klikamy opublikuj i to robisz wszystko w tym momencie, jak twoje wideo się wgrywa na kanał YouTube. Przygotowujesz, zanim to przygotujesz, twoje nagranie się wgra na YouTube, potem dajesz tylko opublikuj i co robimy dalej? Przede wszystkim to wideo wrzucasz właśnie na swojego bloga, piszemy artykuł na swoim blogu. Oczywiście mój artykuł na blogu również został zatytułowany tak samo, jak było zatytułowane nagranie właśnie na YouTubie. Kolejną rzeczą, którą musisz zrobić, skopiuj swój link od tego właśnie wpisu już na blogu. Skopiuj link, nie żebyś miał sam link jako prowadzący do bloga, tylko musisz mieć pełny link, czyli jak widzisz, pełny link to jest stanekjacek.pl łamane przez MLM to ściema. To jest pełny link, który musisz skopiować i po prostu wrzucić przede wszystkim tam, gdzie będziesz chciał promować ten swój wpis.
Czyli jeżeli posiadasz swój fanpage na Facebooku, to tam polecam umieścić w pierwszej kolejności właśnie wpis o tym, że na Twoim blogu pojawił się nowy wpis. Więc zamieszczasz go na twoim fanpage'u. Dlaczego warto jest mieć fanpage'a? Ponieważ na tym fanpage'u przede wszystkim tak, widzisz, ilu odbiorców dotarło do Twojego wpisu. Z fanpage'a również możesz fajnie promować, czyli udostępniasz. Jak widzisz, udostępniłem na 20 różnych, udostępniając przede wszystkim wpis na blogu, nie spamujesz, ponieważ dajesz ludziom wartość. Osoby chętnie przychodzą i czytają Twojego bloga. Dlatego jak widzisz po odpowiednich grupach, związanych z tematyką MLM, związanych z tematyką e-biznesu, jakiegokolwiek marketingu wielopoziomowego, na takich grupach możesz właśnie promować swojego bloga i robisz to z fanpage'a. Dlaczego ja wolę z fanpage'a? Ponieważ tutaj skupiam grono swoich właśnie osób, które są zainteresowane są tą tematyką. Oczywiście fanpage jest spięty z moim blogiem, więc jeżeli osoby polubiają mój blog, jeżeli ja wrzucam coś na fanpage'a, tym osobom automatycznie pojawia się, nie muszę ich szukać, nie muszę im osobno mówić o tym, że dodałem nowy wpis. Widzą to z fanpage'a. Również wtedy na fanpage'u udostępniasz ten wpis na swojej głównej osi czasu, czyli na swoim profilu na Facebooku. Ale co jeszcze możesz zrobić? Możesz za kilka złotych naprawdę zdobyć bardzo duży ruch, robiąc coś takiego, jeszcze może wrócę, masz coś takiego zawsze jak promuj post na fanpage'u. Na fanpage'u masz właśnie taki guzik jak promuj post, może go tutaj zaznaczę właśnie też na zielono. Masz coś takiego jak promuj post. Jeżeli go promujesz naprawdę za kilka złotych, możesz dotrzeć do bardzo dużej grupy użytkowników. Jak widzisz, promowany post może trafić bardzo szybko, przykładowo zobaczyć ten post może około, nie wiem, 3-4 tysiące, zależy jaką kwotę przeznaczysz do takiej puli osób, dotrze Twój post. W tym momencie masz naprawdę za parę groszy zrobiony dużo większy ruch. Oczywiście musisz wiedzieć, jak ten, przede wszystkim jak dotrzeć do grupy docelowej. O reklamie na Facebooku będzie odrębny webinar, więc w tym momencie, tak jak mówię, robimy to po kolei, od ruchu darmowego po płatny. Tylko pokazuję tutaj, że możesz zrobić to metodą płatną za parę złotych, ale tak jak mówię, nie musisz tego robić, jeżeli na odpowiednie grupy będziesz reklamował ten swój blog metodami właśnie niepłatnymi, darmowymi, również pozyskasz bardzo duży ruch na swojego bloga. Przede wszystkim udostępnij wpis ze swojego fanpage'a na swojej głównej tablicy Facebooka, czyli na swojej osi. Oczywiście też odpowiedni przede wszystkim wpis zrób, nie to, że tylko, że zapraszasz do nowego wpisu, rzuć jakieś po prostu hasło, które będzie nawiązywało do tego, aby ludzie chętnie zajrzeli, żeby chcieli zajrzeć na Twojego bloga. Oczywiście, jak widzisz, jest link, ja tutaj akurat wrzuciłem kilka zdjęć, które wyciąłem ze swojego filmu, który robiłem, więc tak to wszystko wygląda. Oczywiście to, tak jak mówię, w tym momencie już udostępniasz na swojej osi czasu, ale z fanpage'a, i w tym momencie na fanpage'u masz podgląd, do ilu osób faktycznie, ile osób mogło zobaczyć tego Twojego bloga. Wyślij wiadomość przede wszystkim do swojej listy, jeżeli już zaczyna się budować lista subskrybentów. Najważniejsze jest to, że aby zaraz po tym, jak udostępnisz właśnie wpis na, tak jak mówię, jeżeli zrobisz wpis na swoim blogu, jeżeli udostępnisz go już na Facebooku, kolejnym krokiem wyślij mailing do swojej listy subskrybentów. Ja również przykładowo zastosowałem tutaj i często tak stosuję, jeżeli jest jakiś tytuł fajny, kontrowersyjny wpisu na blogu czy tam wideo, daję również ten sam tytuł, daję w opisie maila, który wysyłam. Oczywiście w mailingu nie robię tego z ręki, ustawiam to w autoresponderze i automat sam za mnie wysyła cały mailing.
nie muszę o tym, nad tym czuwać. Kolejną rzeczą ważne jest, abyś dał również link właśnie do tego wpisu, który pojawił się na Twoim blogu, więc musi to nie być nie adres do Twojego bloga jako podstawowy do strony głównej, tylko centralnie dajesz link do tego wpisu, do którego chcesz ściągnąć ruch. Jak widzisz, tutaj trójeczką zaznaczyłem, że to jest wszystko świeże, jest to wszystko zrobione dzień później, ponieważ 20 nagrałem film, połączyłem to wszystko w sobotę, ponieważ tak jak mówię, no w piątek wieczór już skończyłem webinar, później nagrałem film i przyjechali do mnie goście, o czym również jest na filmie, który tutaj był zamieszczony. Byłem kilka razy odrywany od tego filmu, dlatego również jest tam pokazane, dlaczego nie warto się odrywać od filmu, znaczy nie zniechęcać się od nagrywania, ponieważ możesz to zawsze w programie połączyć, czy od nowa nagrać takie wideo, jeżeli coś nie pójdzie nie tak. I tutaj również szacun do Bogdana, ponieważ Bogdan zaczął nagrywać wideo, zaczął wyzwanie 90-dniowe, więc wielki szacun dla Bogdana, który tu z nami jest, Bogdan z Anglii. Uśmiech puścił, tak, obserwuję Cię, Bogdanie. Większość osób obserwuję, które naprawdę słuchają nie tylko moich wskazówek, ale osób, które naprawdę mądrze mówią i wiedzą, co mówią. Zastanawiasz się, po co to wszystko? Przede wszystkim, tak jak cały czas mówię, aby zdobyć kolejny ruch, przyciągnąć do siebie masę ludzi, przyciągnąć ich jak magnes, aby te osoby chciały współpracować z Tobą, zbudujesz tym sposobem mocne relacje oraz zaufanie do tych osób. Jeżeli po prostu te osoby przyciągniesz do swojego biznesu, jeżeli te osoby zaczną współpracować w Twoim biznesie, co będziesz musiał zrobić? Nauczyć je tego samego, czego ja Ciebie teraz uczę. To jest podstawa, to jest najważniejsza rzecz, jaka może być w każdym biznesie robionym przy użyciu czy to internetu, czy to offline'owo robionym. Jeżeli nie zainwestujesz swojego czasu w to, aby nauczyć swoich nowych partnerów przede wszystkim wykonywać tego samego, nie zbudujesz w żadnej branży, czy to będzie firma X, czy Y, czy Z. Bo wiele osób mówi, że przykładowo, ktoś tam był w firmie Amway i nie zarobił pieniędzy, bo to jest do dupy firma. Ktoś tam był w firmie, nie wiem, 7-minutowy trening, nie zarobił pieniędzy, bo to jest do dupy firma. Nie jest firma do dupy, to ten ktoś był do dupy. Otwarcie to mówię w tym momencie, nie jest według mnie żadna firma do dupy, tylko jest osoba do dupy, jeżeli tak mówi. Mówię to otwarcie, no bo może komuś się to nie, może się to tobie nie spodobać. Ale tak jak mówię, jeżeli ty nie wykonasz pewnych działań, fajnie, że się Bogdanie ze mną zgadzasz. Zresztą wiem, że akurat działasz w 7-minutowym treningu, wiesz doskonale, jak to wygląda. Jeżeli ktoś nie wykona odpowiednich działań, nie będzie szedł drogą właściwą, tylko będzie szukał dalej swoich rozwiązań, a mam takie osoby również u siebie w zespole, gdzie przykładowo zrobiłem takim osobom bloga, i te osoby przykładowo stwierdziły, że one nie będą płaciły za hosting, tylko przenoszą tego bloga na darmówkę. No i oczywiście ja poświęciłem przykładowo kilkanaście godzin, aby stworzyć takiej osobie bloga za darmo. Za darmo, ponieważ swoim partnerom robię zawsze bloga za darmo. Przede wszystkim robię nagłówek z formularzem zapisu, gdzie taki nagłówek standardowo, jeżeli chcesz, żeby ktoś ci zrobił taki nagłówek, kosztuje 300 zł. Ja swoim partnerom robię taki nagłówek za darmo. Oczywiście, tak jak mówię, już taki nagłówek robię dla osób, które ze mną współpracują, ponieważ nie jestem świętym Mikołajem, jeżeli bym chciał robić wszystkim osobom w internecie, które po prostu słuchają moich porad, które się ode mnie uczą, jeżeli chciałbym robić to wszystko za darmo, nie byłbym w stanie przede wszystkim ogarnąć tego wszystkiego, ponieważ zrobienie jednego nagłówka to jest oczywiście napisanie nowego kodu HTML, no chwilę schodzi, nie ukrywajmy, jeżeli ktoś miał kiedykolwiek do czynienia z HTML-em, doskonale wie, że to jest, no chwilę trzeba poświęcić, aby taki nagłówek zrobić. Dlatego, no właśnie, popłynęłoby się. Dokładnie, Patryku, tak jak piszesz.
Bardzo dobra uwaga. Dlatego no, tu robimy biznes. Ja mówię, jeżeli to jest mój partner, jak najbardziej taki nagłówek robię za free na sam początek, ponieważ w tym momencie pomagam mojemu partnerowi, aby on po prostu zaczął budować listę. Oczywiście no, wartości na zapis na taką listę ja dla partnera nie zrobię, ponieważ to musisz już zrobić ty. To musisz zrobić ty, jeżeli chcesz działać, chcesz być skuteczny. Jeżeli będziesz szedł dokładnie wedle tych wskazówek, gwarantuję tobie osiągnięcie dużego sukcesu. Przede wszystkim nie możesz się na początku poddać, jeżeli to jest pierwszy miesiąc. Tak jak mówię, no pierwsze, ja mówię, 3 miesiące trzeba naprawdę mocno zainwestować w to, aby zbudować swój wizerunek w sieci. Jeżeli nie zainwestujesz tych 3 miesięcy na to, aby zbudować swój wizerunek, pokazać się, że po prostu jesteś człowiekiem z klasą, potrafisz pomóc innym osobom, no cóż, będzie tobie trudno naprawdę osiągnąć szybko duży sukces. Dlatego ja mówię, jeżeli ktoś rusza w jakimkolwiek biznesie, tak jak ja to mówię, z kopyta, rusza ostro do przodu, będzie mniej bolało. Zdecydowanie mniej będzie bolało, ponieważ bardzo szybko zobaczy ta osoba efekty. Dlatego zawsze tak mówimy, wyzwanie 90-dniowe. Dlaczego? Ponieważ a firma daje pełny rozwój. Oczywiście ja też się nauczyłem, że nic za darmo nie ma, a firma daje na pełny rozwój 3 lata. Tak, dokładnie, ale to już 3 lata, Aureliuszu, tu, ja tutaj nie robię webinarów pod żadną firmę, więc nie będziemy tutaj o jakiejś firmie rozmawiać. Tak jak powiedziałem, ja robię te webinary stricte, bezfirmowo, nieważne kto w jakiej firmie jest. Ja współpracuję z 3 firmami i nikt mi tego nie zabroni i nie ukrywam się z tym, ponieważ nieważne jest po prostu z iloma firmami współpracujesz, ważne czy sobie poradzisz z tym. Aurelio, już tak jak mówię, no nieważne tu jest o jakiej firmie rozmawiamy, nie każdy musi w każdej firmie współpracować, dlatego wyraźnie mówię, że te webinary robię nie pod jakąś konkretnie firmę, bo tą wiedzę możemy wykorzystać w każdej jednej firmie, w każdym jednym biznesie robionym przy użyciu internetu. Dlatego zawsze mówię, bloga rób swojego, to ty masz być wizytówką na blogu, to ty budujesz swoją markę, nie budujesz marki firmy, z którą współpracujesz, tylko budujesz swoją markę. To jest najważniejsze, co może być. Nie buduj bloga pod jakąś firmę. Ty buduj swoją markę, ponieważ to ludzie do ciebie dołączają. Oczywiście patrzą też na firmę później, z którą mają współpracować, ale tak jak mówię, dołączają ludzie do ciebie. Jeżeli ty masz odpowiednią wiedzę, będziesz potrafił te osoby nauczyć czegoś wartościowego, te osoby będą się mogły od ciebie nauczyć czegokolwiek, będą widziały, te osoby będą chciały z tobą współpracować. Jeżeli nie dasz tej wartości, nie będziesz miał jak nauczyć tych osób, ponieważ sam nie będziesz posiadał tej wiedzy, no cóż, trudno będzie tobie przyciągnąć te osoby do siebie. Tak jak mówię, no jest to bardzo ważne. Kolejną rzeczą, którą musisz zrobić, tak jak mówię, no przede wszystkim książki. Jeżeli nie będziesz czytał książek wartościowych i przede wszystkim nie będziesz wdrażał tego wszystkiego, ja tutaj pokażę takie kilka tytułów, które są bardzo ważne. Jedna z najważniejszych książek, już nieraz pokazywałem, to jest Bądź Pro Erika Worre. Jeżeli działasz w jakimkolwiek marketingu sieciowym, czy to nawet programach partnerskich, zachęcam do przede wszystkim książki branżowe. 100 sekretów mistrza sprzedaży. Jeżeli to jest naprawdę malutka książeczka, ale warto nabyć. Czytamy, jak osiągnąć sukces w każdym jakimkolwiek biznesie i planowanie celów. To jest bardzo ważna książka. Oczywiście, jeżeli będziesz chciał być skuteczny, będziesz chciał rozmawiać z ludźmi, a to jest nieuniknione, jeżeli prowadzimy jakikolwiek biznes, musimy przede wszystkim nauczyć się perswazji. Mistrz perswazji, rewelacyjna książka, bardzo gruba książka, naprawdę pisana fajnym językiem, prawie 500 stron, ale polecam każdemu. I oczywiście książka, która nie każdemu się spodoba, ale daje naprawdę dużo do myślenia, to książka Liczy się tylko wynik.
Naprawdę to jest kilka pozycji, naprawdę ja mówię takie podstawowe. Jeżeli chcesz działać, chcesz być skuteczny, musisz się cały czas edukować. Jeżeli się nie rozwijasz, to się zwijasz i to w każdym jednym biznesie, czy to będzie biznes tradycyjny, czy to będzie jakiś marketing sieciowy, czy to będzie cokolwiek. Więc w samorozwój nigdy nie oszczędzaj. Nigdy nie oszczędzaj właśnie pieniędzy w samorozwój. Co miesiąc kup jakąś książkę do swojej biblioteczki i stosuj to. Czytaj i cały czas kształć się. Jak widzisz, ta metoda, którą tutaj pokazywałem, wszystkie te kroki, które tutaj wykonałem po kolei, przyniosły mi taki efekt, że już w sobotę i w niedzielę, ponieważ w niedzielę, w poniedziałek przygotowywałem tę prezentację, miałem kolejnych zapisów tutaj przykładowo na jakiś jeden poradnik, na drugi poradnik, na szkolenia kolejne zapisy na tutaj darmowy poradnik. Tak jak mówię, no tutaj to jest efekt kolejnych osób, kolejnych subskrybentów na liście po tym, jak zrobiłem wpis na swoim blogu, ponieważ stamtąd generowałem ruch. Jak widzisz, również jeżeli komentarze się pojawiają na twoim blogu, odpisuj na te komentarze. To jest bardzo ważna rzecz, żeby odpisywać na te komentarze. Dlaczego? Ponieważ twój blog, twój wpis staje się bardziej wartościowy. Dlaczego? Ponieważ, jeszcze teraz uważnie słuchaj, cała treść, która pojawia się w komentarzach, Google widzi tą treść, widzi jako cały wpis na twoim danym wpisie. Jak to wszystko spinać? Oczywiście musisz mieć to wszystko spięte, musisz mieć zainstalowaną wtyczkę Sitemap na swoim blogu. Musisz mieć Google Analytics, ale to ja mówię w poradniku, jeżeli jesteś zapisany lub zapiszesz się, jest tam wszystko dokładnie, w moim poradniku jest to wszystko powiedziane, jeżeli chodzi o dokładne skonfigurowanie twojego bloga. Jak widzisz, po pierwszym dniu na moim blogu pojawiło się, mój film oglądnęło po pierwszych, nawet to nie było 24 godziny. Wpis zrobiłem w sobotę, a po 24 robiłem screen. 79 osób oglądnęło właśnie ten mój film na YouTubie. 79 osób. Przy okazji nagranie, które również wrzuciłem w sobotę z webinaru, który prowadziłem w piątek, przy okazji obejrzało około chyba 50 osób coś obejrzało. Przy okazji inne wideo, które przykładowo są na moim kanale, obejrzało dodatkowo przynajmniej 20-30 osób, ponieważ tyle wzrosły statystyki na niektórych filmach. Dlatego to jest ważne, jak właśnie ten film rzucisz. I tutaj właśnie z podpiętego Google Analytics, który warto mieć na swoim blogu, ponieważ widzisz dokładne statystyki, gdzie osoby zaglądają, ile przebywają, ile tych osób pojawia się w danym momencie po wpisie. I tu jest wynik również właśnie po 24 godzinach. To jest screen, momencik, bo ja tu nie widzę, może zajrzę na drugi komputer. 23.00, czyli 22.00, czyli dokładnie wczoraj był poniedziałek, w niedzielę, z niedzieli na poniedziałek robiłem ten screen, czekałem właśnie do po północy, ponieważ jest to po północy zrobiony screen, tak, przed pierwszą godziną, bo chciałem zrobić właśnie po pełnych 24 godzinach. 449 osób, może sobie wezmę coś do pisania, 449 osób odwiedziło mojego bloga. 280 osób to nowi użytkownicy, czyli 280 osób nowych zobaczyło mojego bloga. Jak widzisz, z miejsc typu Facebook trafiło do mnie 173 osoby, czyli z samego Facebooka. Tutaj z różnych ruchów innych trafiły kolejne osoby, czyli jak widzisz, ten ruch nie jest tylko skierowany właśnie tylko i wyłącznie z Facebooka. Jest bardzo duży ruch, ponieważ prawie około 40% ruchu to jest, jak widzisz, Facebook. Ale reszta to jest przykładowo przejścia właśnie
z różnych for dyskusyjnych, gdzie komentuje różne wpisy. Są to przejścia również z innych miejsc, tak jak mówię, czy to właśnie z Google'a, czy całkiem innego organicznego ruchu w internecie. Wszystko tutaj właśnie masz, jeżeli masz podpięty swój Google Analytics, wszystko możesz sprawdzać właśnie, skąd są wejścia, na czym się bardziej skupiać, na czym mniej, na czym warto się bardziej skupić, na czym mniej. Kolejna rzecz, przykładowo była właśnie, w tym samym momencie robiłem screen, czyli była godzina pierwsza w nocy, jak widzisz, dalej odwiedziny były cały czas na moim blogu. Nie są to moje wejścia, akurat w tym momencie, jak chciałem zrobić screena, zostały dwie osoby. Więc może jest tu gdzieś datę widać. No tutaj nie widać akurat, ale tak jak mówię, po kolei robiłem te screeny, zaraz dojdziemy do następnego. Ale jak widzisz, akurat jedna osoba była w tym momencie, jak widzisz tutaj, że są dwie osoby. Tutaj widać, że tych osób wcześniej było więcej również. Tutaj też paręnaście minut wcześniej też ktoś, tak jak mówię, to przelatuje cały czas na bieżąco, idzie. Tutaj ci co minutę wskaźnik leci. Jeżeli osoba zostaje na blogu, to jest dalej wskaźnik. Jeżeli ucieka, ten wskaźnik przemija. I tutaj widzisz, akurat jest jedna osoba na wpisie, który dodałem świeżo. I druga osoba jest na moich szkoleniach. Więc tak generuje się właśnie ruch na Twojego bloga. W tym momencie, jeżeli osobie spasuje, to zapisuje się na Twoją listę. I właśnie dzięki tym prostym zabiegom ludzie zaczynają się do Ciebie przytulać, ponieważ widzą, w czym możesz im pomóc, oraz wiedzą, że mogą na Ciebie liczyć. Ty natomiast zaczynasz osiągać pierwsze wyniki oraz otrzymujesz motywację do dalszego działania. A wyniki naprawdę pojawią się niebawem. Tu jest przykładowo ze stycznia, z jednego z programów. Jak widzisz, no, jestem na liście liderów za styczeń. 13 miejsce, bo 13, ale jestem w tabeli liderów jako na 13 miejscu. Kolejny slajd. Też pokażę jeszcze wyniki. Również tutaj jestem w jednej z firm za 2014 rok na 10 miejscu w rankingu menadżerów. Dlaczego znalazłem się w rankingu menadżerów na 10 miejscu? Ponieważ, słuchaj uważnie, ponieważ zbudowałem swoje zespoły. Jeżeli znajdujesz się w rankingu menadżerów, to nie za to, że po prostu nałapałeś ludzi z pierwszej łapanki, tylko dlatego, że zbudowałeś zespoły. Tylko i wyłącznie, bo to nie jest to, że bezpośrednio mam ileś osób, setki osób pod sobą, tylko właśnie za to, że zbudowałem zespoły. A jeżeli zbudowałem zespoły, jaki wniosek? Pomogłem właśnie innym osobom zrobić to samo. Jeżeli ty nauczysz swoje osoby pozyskane zarabiać pieniądze, w tym momencie ty będziesz miał wypłaconą prowizję w postaci nadprowizji za te osoby. Oczywiście zielonymi strzałkami są tutaj zaznaczone osoby z mojego teamu, które, znaczy z firmy, które właśnie osiągnęły również, znalazły się w tabeli liderów. Żółtymi strzałkami tutaj są osoby, które są w moim zespole. To są osoby, które są w moim zespole i one się znalazły w pierwszej 15 na ponad 3000 osób. Więc teraz sobie sam teraz zadaj pytanie, czy warto współpracować z praktykami, czy nie. Bo to jest najważniejsze chyba w tym momencie pytanie. Bo wiele osób właśnie nie dowierza, wiele osób twierdzi, że nie można czegoś takiego osiągnąć. Tak jak tobie mówię i zawsze to powtórzę, ponieważ w lipcu 2014 roku byłem świeżakiem internetowym, nie wiedziałem, co się z czym je, ale dlaczego jestem tu, gdzie jestem? Ponieważ miałem takie cholerne, mocne dlaczego, oczywiście to dlaczego u mnie jest coraz większe wraz z pojawianiem się jeszcze lepszych efektów, moje dlaczego rośnie jeszcze większe, ponieważ moje cele się zwiększają.
Moje cele długoterminowe dochodzą na moją kartkę, na której mam wypisane cele krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Bo nie możesz sobie wyznaczyć celów, że przykładowo za 3 miesiące będziesz milionerem, ponieważ jest to nierealne. Ale jeżeli moim celem na najbliższy rok czasu, do końca roku, można powiedzieć, generalnie takim celem moim największym jest zabrać swoich minimum 15 swoich partnerów na wakacje w 2016 roku, zabrać właśnie minimum 15 do 20 osób, ja mówię bezpośrednich moich 15 do 20 osób zabrać na zajebiste wakacje właśnie, w którym pojedziemy w takim zespole, właśnie taki naprawdę przede wszystkim nagroda właśnie za ciężką pracę. Życzę tego również Tobie. Jeżeli oczywiście zaangażujesz się odpowiednio, będziesz robił wszystko wedle wskazówek, Twój biznes naprawdę wystrzeli do góry jak rakieta. I nieraz osoby mnie pytają właśnie, czy ja się tylko tym zajmuję, skąd ja na to wszystko czas biorę. No przede wszystkim na chwilę obecną zajmuję się już tylko tym, a tak jak mówię, wystartowałem, oczywiście wcześniej działałem również w innym programie, ale tak jak mówię, można powiedzieć, nie, na chwilę obecną nie angażuję się w ten program, w którym wcześniej działałem. Oczywiście działałem wcześniej bez efektów. Idąc taką, można powiedzieć, przygodę, idąc drogą właściwą, zacząłem dopiero jak dołączyłem do grona praktyków i zacząłem się uczyć od praktyków. Nie zostałem tylko zapisany do firmy, tylko otrzymałem pełne wsparcie. Takie jak również otrzymujecie teraz ode mnie, tak jak mówię, nie wszystkie osoby, które są tutaj na tym webinarze, współpracują ze mną, ale tak jak mówię, jeżeli wykorzystasz te wskazówki, gwarantuję Tobie, że Twój biznes wystrzeli do góry jak rakieta. Nie ma innej możliwości. Bo też byłem świeżakiem i przykładowo na chwilę obecną, no przygotowanie nawet takiej prezentacji, każdy z Was doskonale wie, że przykładowo slajdy nie porobią się same. Ułożyć wszystko tak, jak potrzeba, żeby to miało ręce i nogi, napisać kilka słów. Tak jak mówię, no przygotowanie takiej prezentacji też zajmuje chwilę czasu. Więc jeżeli ja bym musiał robić jeszcze coś innego oprócz tego, nie byłbym w stanie na chwilę obecną pewnie z taką częstotliwością, jeżeli ja robię przykładowo dziennie jakiś webinar z jakiejś firmy, z którą współpracuję. Jeżeli robię webinar szkoleniowy dla Was, robię również webinary dla swojego teamu. Oczywiście kto chce się uczyć, jest na tych webinarach. Robią te webinary również już moi partnerzy z mojego teamu. Tak jak mówię, kto chce, jest na webinarach, uczy się, w tym momencie leci do przodu. I tak jak mówię, nieważne w jakim biznesie jesteś dzisiaj, w jakiej firmie, z jaką firmą współpracujesz, ważne jest to, co robisz, ponieważ te wskazówki możesz wykorzystać w każdej jednej, jeszcze raz powtórzę, w każdej jednej firmie. Oczywiście są firmy, do której i produkt przykładowo danej firmy, że ludzie chętniej kupują produkt. Są firmy, do której ludzie chętniej dołączają, czy tam chcą dołączać, czy nie. To jest też istotne, ale najważniejszą rzeczą jest to, co Ty potrafisz dać od siebie swoim partnerom. Co nie znaczy, że jeżeli Ty dajesz, partnerzy zawsze od Ciebie wezmą. Zawsze się takie grono znajdzie, które nie będzie chciało współpracować. Znajdzie się grono takich osób, które będą słuchać, będą przytakiwać, ale nie będą nic robić. I tak przykładowo po roku powiedzą, przykładowo, że nie zrobiły tutaj dużego biznesu, nie zarobiły, ale w tym momencie możesz mieć, każdy, taka osoba może mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. Dałem Ci dowód na to, że stosując naprawdę te wskazówki, jeżeli będziesz stosował dalsze wskazówki, które będę przekazywał na kolejnych webinarach, można osiągnąć bardzo duży sukces. Można powiedzieć, w krótszym lub dłuższym czasie
Najważniejsze jest, przychodzi zawsze taki moment. Też miałem moment ciężki, kiedy naprawdę myślałem, że się poddam. Ponieważ nie ogarniałem tego wszystkiego. Nie dość, że prowadziłem swoją działalność cały czas, pracując po 16 godzin swojej działalności. No, za bardzo nie miałem ochoty na nagranie jakiegokolwiek wideo. Nie miałem ochoty na zrobienie wpisu na blogu, ale dzięki mojemu mentorowi, który naprawdę powiedział mi: Jacek, wybieraj, albo będziesz całe życie po te 16 godzin zapierniczał, albo po prostu będziesz codziennie jeszcze 2 godziny dodatkowe inwestował, zaczniesz mieć pierwszy efekt, zrezygnujesz ze swojego tradycyjnego biznesu godzinę, a dołożysz na te działania kolejną godzinę, czyli dołożysz, będziesz tych działań robił 3 godziny. Później znowu odejmiesz godzinę, jeżeli kolejny efekt się pojawi, dołożysz tutaj, będziesz działał 4 godziny dziennie. Tym sposobem tylko i wyłącznie możemy osiągnąć efekt. Ale tak jak mówię, ja do swojego mentora dzwoniłem nawet 5 razy dziennie, aż nieraz mówił, że Jacek, przestań. Spisz sobie na kartce, zapytaj mnie tam raz, dwa razy w tygodniu, co chcesz dokładnie wiedzieć i wykonuj te kroki. Ale jeżeli ktoś do mnie się nie odzywa, nie dzwoni, czyli ja do niego się odzywam raz w miesiącu, to jest zasada, święta zasada. Nie możemy niańczyć swoich partnerów, bo to są osoby wszystkie dorosłe. I ty również dzisiaj jesteś dorosły, weź sobie to do głowy, że jeżeli nawet podejmiesz ze mną współpracę, jeżeli ty nie będziesz chciał działać od samego początku, kto jest Michał, kto jest moim mentorem? Przede wszystkim moim mentorem jest Tomek Damian, któremu zawdzięczam naprawdę większość sukcesu. Kolejną osobą to jest, można powiedzieć, mentorzy wirtualni. Jest to Tichar Eker, jest to Eric Worre, którego naprawdę książki czytam, jednego i drugiego. Polecam książkę Bogaty albo Biedny, czyli po prostu Różni mentalnie, Tichar Ekera. Jeżeli nie czytałeś tej książki lub nie czytałaś, koniecznie to zrób. Jeżeli nie masz czasu na czytanie, jeżeli jeździsz dużo samochodem, ściągnij sobie gdzieś audiobooka, nie będę, czy kup, można kupić za parę dziesiąt złotych audiobooka, no to jest koszt chyba 28 zł. Kupujesz audiobooka, naprawdę można go przesłuchać kilka razy, ale naprawdę przede wszystkim ta książka zmienia myślenie, zmienia nastawienie. Ja mówię, jeżeli tą książkę Bogaty albo Biedny przeczytałbym 10 lat wstecz przynajmniej, może bym nie odniósł porażki w swoim tradycyjnym biznesie takiej, jaką odniosłem. Ponieważ miałbym inne nastawienie do tego, co robię. A tak jak mówię, no, tradycyjny biznes prowadzę od 19 lat. Swoją firmę prowadzę, więc mogę tu mówić jako z pozycji biznesmena, który naprawdę wie, jak wygląda prowadzenie biznesu na chwilę obecną, czy to właśnie tradycyjnego, czy internetowego. Może łatwiej mi się było przeskoczyć na ten biznes internetowy. Tak, dokładnie, Bogdanie, postawa jest bardzo ważna. Ja mówię, przede wszystkim nie staraj się robić wszystkiego doskonale, naprawdę nie wiem, tak żeby było wszystko dopięte na ostatni guzik od A do Z. Ponieważ jeżeli będziesz za bardzo takim, będziesz chciał wszystko ustawić naprawdę od A do Z, żeby do milimetra było ustawione, zajmie ci to bardzo dużo czasu. Oczywiście ważne jest, żeby merytorycznie przedstawiać osobom biznes dobrze. Ważne jest, żeby dobrze przedstawić, przede wszystkim dobrze prowadzić osoby. Dlatego tutaj trzeba się dużo uczyć. Najważniejsze jest właśnie dużo czytać, aby później można było na blogu pisać wartościowe wpisy. Kolejną rzeczą, zaczynasz pisać mailingi. Nie możemy tego robić, że skopiujesz od kogoś mailing i wysyłasz go dalej. Ponieważ wiele osób jest na różne listy pozapisywane, nie kopiuj, ponieważ to nie pracuje. Jeżeli osoba dostanie taki sam mail od jednej, drugiej, trzeciej osoby, no co w tym momencie robi? No twój wyrzuca do kosza. Ponieważ jeżeli widzi ten sam tytuł, otwierając maila, widzi ten sam tekst,
Twój mail ląduje w koszu, za chwilę ta osoba wypisuje się z Twojej listy, ponieważ to nie jest Twoja wartość, nie są to Twoje słowa, dlatego nie rób tego. A żeby pisać fajne mailingi, musisz jednak czytać książki, przede wszystkim o perswazji, ponieważ nie lubię, nienawidzę wręcz, nie lubię manipulacji, jeżeli ktoś manipuluje ludźmi, dlatego tutaj polecam naprawdę książki o perswazji. Na YouTubie jest masa nagrań o takiej tematyce. Można to wszystko znaleźć. Jeżeli nie będziesz wiedział, co posłuchać, napisz do mnie, czy na Facebooku, czy maila. Odpiszę tobie, powiem tobie naprawdę, jakie polecam nagrania na YouTubie, czy naprawdę wartościowe. Również możesz znaleźć w zakładce za darmo. W zakładce również u mnie na blogu możesz motywacja znaleźć. Naprawdę jest tam wiele wartościowych filmów powrzucane, które według mnie są bardzo ważne, warte poświęcenia uwagi, warte poświęcenia przede wszystkim zainwestowania swojego czasu, ponieważ pięć osób, którymi się otaczasz, tworzą średnią Twoich dochodów. Pięć osób, którymi się otaczasz, tworzą średnią Twoich dochodów. I twój umysł nie rozróżnia, żebyś to sobie dobrze wziął do swojego serducha. Twój umysł nie rozróżnia, czy ty dzisiaj czytasz książkę T. Harv Ekera, czy ty dzisiaj słuchasz wideo jakieś tam nagrane na YouTubie T. Harv Ekera, czy ty się spotkałeś z nim na żywo na jakimś drogim szkoleniu. Twój umysł tylko w tym momencie wie, że ty czytasz, bo czytając, kojarzysz tą książkę z T. Harv Ekerem. Kojarzysz tą książkę przykładowo z Ericiem Worre. Kojarzysz daną książkę na przykład, nie wiem, no może to być Daniel Kupak, Planowanie celów, czy Jak osiągnąć sukces. Tak jak mówię, twój umysł nie rozróżnia. A dowiedzione jest to, jeżeli otaczasz się osobami, które mają średnią zarobków, na chwilę obecną przykładowo 1500 zł, twoja średnia będzie taka sama. Jaki wniosek? Jeżeli w twoim najbliższym otoczeniu są osoby, które ściągają ciebie w dół, koniecznie zmień to otoczenie. Zacznij się otaczać osobami wartościowymi przede wszystkim, od których możesz się nauczyć tego, jak możesz w dane miejsce dojść. Ponieważ nie dojdziesz, nie nauczysz się, nie wiem, no prosty przykład, nie nauczysz się składać komputera od kucharza. To jest proste i logiczne. Nie nauczysz się, nie wiem, naprawiać telefonów przykładowo od pisarza. Żeby to było zrozumiałe. Ucz się od tych, którzy już, jak chcesz wyjść na pierwszy poziom, ucz się od osób, które na ten poziom osiągnęły. Oczywiście za chwilę te osoby wyjdą wyżej. Więc musisz dalej się uczyć od tej osoby, pytać ją dokładnie, jak ona tu doszła i wykonywać te same kroki, bo marketing sieciowy czy tam biznes internetowy ma to do siebie, że my tutaj swojej wiedzy nie chomikujemy, nie chowamy do szafy, tylko się nią dzielimy. Nie stosuj szafy rozwoju. Każdą wiedzę, którą pozyskasz, wdrażaj od razu w życie. A zobaczysz naprawdę w bardzo krótkim czasie, ponieważ niektóre osoby pierwsze efekty stosując te wskazówki proste, pierwsze efekty, że przykładowo na swojej liście adresowej miały przykładowo zapisane pierwsze 50 czy 100 osób, osiągnęły w pierwszym miesiącu po prostu działania. Także jeżeli wykorzystasz tą wiedzę, będziesz chciał dalej uczyć się ode mnie, czyli od praktyka, ponieważ tak jak mówię, ja tutaj jestem, nie to żeby się chwalić, ale chcę, abyś wiedział, że jestem praktykiem, nie tylko teoretykiem, zresztą chyba jest to zauważalne. Jeżeli byłbym tylko teoretykiem, nie prowadziłbym dzisiejszego webinaru, nie potrafiłbym przekazać tej wiedzy, którą tobie teraz przekazałem. Myślę, że był to dla was wszystkich wartościowy webinar. Zapraszam już na kolejny. Tak jak mówię, no w tym tygodniu już nie będzie webinaru, ponieważ w tym tygodniu mamy jeszcze
różne inne webinary. Mamy szkolenie w sobotę we Wrocławiu, więc po prostu, jeżeli chodzi o te dwa pierwsze szkolenia, najważniejsze założyć blog, zacząć na nim pisać, napisać o nim o sobie, zacząć nagrywać wideo, stworzyć swój kanał na YouTube, jeżeli jeszcze nie masz. To są te podstawowe kroki. Jeżeli zapisałeś się na mój poradnik odnośnie bloga, jak założyć bloga, przede wszystkim opartego o WordPress, i tak jak mówię, nie skupiaj się tu na dzień dobry na budowaniu bloga na darmówce, ponieważ będziesz miał problem z podłączeniem pewnych rzeczy, które są potrzebne na blogu. Jeżeli masz na darmówce, ja się nie podejmuję, aby zrobić tobie nagłówek na darmowym jakimś tam hostingu. Będzie tobie potrzebny również za chwilę, naprawdę w bardzo krótkim czasie. Jeżeli przyłożysz się i zrobisz około 10 wpisów na tym blogu, będziesz musiał mieć nagłówek z zapisem. Jeżeli to zrobisz byle jak, nie przyciągniesz uwagi twoich odwiedzających osób, jeżeli nie przyciągniesz ich, aby chciały się zapisać, no cóż, twój wybór. Z darmowego hostingu możesz nieraz z dnia na dzień stracić wszystkie swoje wpisy, więc w tym momencie twoja praca, tam przykładowo z kilku tygodni, z kilku miesięcy, nie daj Bóg, jeżeli to by było już przykładowo rok czasu, jeżeli by to zniknęło, masz problem. Więc, tak jak mówię, zapraszam do kontaktu, jeżeli chcesz po prostu, abym tobie pomógł indywidualnie, chcesz przykładowo współpracować ze mną, chcesz się ode mnie uczyć, zapraszam do kontaktu, zapraszam na Facebooku, znajdziesz mnie, Jacek Stanek, bez żadnego problemu. Zaproś mnie do znajomych, napisz kilka słów o sobie, co byś chciał ode mnie otrzymać, co byś chciał uzyskać. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o taką ścisłą współpracę, współpracuję z osobami, które oczywiście ze mną współpracują, w tym momencie prowadzę za rękę. Jeżeli tylko te osoby oczywiście chcą. Tak jak mówię, nie jest to łatwa droga, ale jeżeli wykonasz wszystkie kroki, które otrzymasz ode mnie, jak najbardziej możesz naprawdę szybko wystrzelić do przodu jak rakieta. Ale tak jak mówię, musisz wykonać wszystkie kroki, które również ja wykonałem, ponieważ cały czas je wykonuję po to, aby właśnie lecieć do przodu. Nic, dziękuję Wam za poświęcony czas. Myślę, że wykorzystacie tą wiedzę, bo według mnie ona dla mnie była bardzo wartościowa. Przekazuję Wam tą wiedzę, która naprawdę działa. Jeżeli jest tylko i wyłącznie zastosowana, jeżeli ją włożysz na półkę, na 100% gwarantuję, nie zadziała. Jeżeli będziesz miał wymówki, że wideo zaczniesz kręcić jutro, pojutrze czy za tydzień, to gwarantuję Tobie, że wcześniej się zniechęcisz do tego, co robisz, niż zaczniesz kręcić to wideo. Podejmuj zawsze decyzję tu i teraz. Nie zastanawiaj się, nie czekaj na jutro, bo może jutro będziesz miał lepszy humor. Jeżeli podejmiesz decyzję tu i teraz, dziś, nie jutro, nie pojutrze. Nie myśl o tym, że przykładowo gdzieś tam robiłeś jakiś biznes wcześniej i ci nie wyszedł, bo teraz zastanów się, czy wykonywałeś w ogóle takie kroki, czy tylko po prostu spamowałeś jakimiś linkami internet i liczyłeś na to, że ktoś kliknie w linka i dołączy do twojego biznesu. Tak to nie działa. Oczywiście strony przechwytujące działają, jak najbardziej działają, jeżeli robisz później stronę przechwytującą, ale to działa inaczej, ponieważ dajesz na zapisie dostęp do wartości osobom. Dlatego osoby zapisują się, jeżeli wartość im odpowiada, jeżeli stwierdzą, że warto tej osoby słuchać, warto z tą osobą współpracować, w tym momencie te osoby dołączają do naszego biznesu bez żadnego oporu, bez żadnego problemu. Dlatego tak ważne jest budowanie listy adresowej na blogu. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. Tak jak mówię, to nagranie również będzie udostępnione w moim panelu szkoleniowym, ale ten panel jest na dzień dzisiejszy jeszcze jest dostępny za darmo. Tak jak mówię, dla osób, które będą na webinarze, będzie ten panel dostępny zawsze za darmo, abyście mogli powracać do tych nagrań. Aczkolwiek, tak jak mówię, jeszcze podejrzewam, że jedno albo dwa wideo będą w tym panelu dostępne za darmo. Kolejne szkolenia będą umieszczane w panelu zamkniętym, ponieważ tam już będzie naprawdę wiedza, która naprawdę dużo kosztuje, za którą ja również zapłaciłem bardzo duże pieniądze. A
dam wam ją za darmo. W ramach po prostu tego, że chcecie się uczyć, ponieważ dzisiaj widzę osoby są, no jest kilka nowych osób, reszta osób jest tych, które były na ostatnim moim szkoleniu. Także dziękuję wam bardzo, że zaufaliście, że chcecie uczyć się naprawdę wartościowych wskazówek, które naprawdę według mnie, ponieważ nauczyłem już kilku partnerów na tych samych wskazówkach, dokładnie na tych samych wskazówkach, tą samą drogą i wiem, że są to wartościowe wskazówki, które prowadzą do osiągnięcia sukcesu. Dziękuję, miłej nocy życzę, do usłyszenia, do zobaczenia. O kolejnym szkoleniu oczywiście poinformuję was mailowo, ponieważ jesteście zapisani już na mojej liście, więc taką informację z kilkudniowym wyprzedzeniem otrzymacie, abyście mogli po prostu znaleźć czas na moje kolejne szkolenie. Więc tak jak mówię, w tym tygodniu na pewno już nie będzie szkolenia. Myślę, że w przyszłym tygodniu zrobię takie szkolenie, aczkolwiek tak jak mówię, jeżeli zaczynamy to wszystko, macie jakieś pytania, piszcie do mnie, czy tam po prostu umówimy się na jakąś rozmowę na Skype'ie, czy cokolwiek, zawsze pomogę, aczkolwiek tak jak mówię, macie naprawdę co robić, więc myślę, że tutaj damy do końca tygodnia spokój. W przyszłym tygodniu podejrzewam, że to będzie chyba wtorek kolejny. Kolejny wtorek zrobimy kolejne takie szkolenie, więc wstępnie możemy się umówić na kolejny wtorek o godzinie 19. Jeszcze raz do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!